Cześć, cześć, Sylwek z tej strony, witam was wszystkich serdecznie. Mam tutaj przesyłkę od Hachet z tomem 8 i 9 kolekcji Bohaterowie i Złoczyńcy. Przesyłka ta wzbudza emocje, chociażby z dwóch względów. Pierwsze to jest to, że na tę przesyłkę czekałem aż 2 miesiące. Dokładnie, zwracając uwagę na to, kiedy ja ostatni tom publikowałem go 21 września, a przesyłkę otrzymałem dopiero teraz, a mianowicie 22 listopada, więc tutaj niestety bardzo duży poślizg jest w czasie i sytuacja w momencie, kiedy zamawiałem z informacją, że raz w miesiącu będę otrzymywać kolejne 2 tomy kolekcji, no niestety tutaj się nie sprawdza. Drugi powód, jaki wiąże się z emocjami, to jest taki, że w tej przesyłce powinien znaleźć się wreszcie prezent, dodatkowy prezent, jakim jest kubek ceramiczny. Mam nadzieję, że ja to dostałem. Więc niewiele czekając, otwieram i przekonujemy się, co w tej przesyłce jest. Dobra, rzeczywiście mamy pudełko z kubkiem, za chwilę się tym zajmiemy. Mam również rachunek do zapłacenia 73,98, więc jest ok. I wyciągamy. Kubkiem, słuchajcie, zajmę się na końcu filmu. Oczywiście go przetestuję z wrzątkiem. Zobaczymy, czy on się zmienia faktycznie. Na razie odpakuję tomy. No dobra, słuchajcie, oba tomy są w folii. Takie cieńsze się wydają. W porównaniu chociażby z 6-7. No, wiecie co, tak rzeczywiście na dotyk to one są cieńsze. No widać. No ale to po prostu treść komiksu jest najważniejsza, a nie grubość. Dobrze, przechodzimy w takim razie do numeru 8. Rozfoliuję. Słuchajcie, zanim przejdę do oglądania, jeszcze mały komunikat. W poprzednim filmie z prezentacją, kiedy omawiałem projekt OMAK, ktoś mi zarzucił, że ja tutaj mocno spoileruję. Tak, ja tutaj będę spoilerował, ponieważ to jest prezentacja. Przekartkowuję każdą stronę po to, żebyście wiedzieli, aby nic nie umknęło waszej uwadze. Więc ja kartkuję wszystko i tym sposobem odsłaniając każde, nawet najważniejsze jakieś spoilery, najważniejsze informacje, więc oglądamy to no, na własne ryzyko, jeżeli odkryjemy, że coś ważnego się tutaj zadziało. Dobra, i otwieram. No i dobra, mamy wstęp, 5 rozdziałów, 5 zeszytów. Mamy wstęp, ok. No i zaczynamy oglądać. Ilustracje są ładne. To jest właśnie ten typ ilustracji, o których wielokrotnie mówiłem, że on mi się podoba. To jest powyżej 2000 roku i jest taki styl, który najbardziej mi odpowiada. I po prostu przyjrzyjmy się tym ilustracjom. Fajnie to wygląda. Pod wodą bynajmniej nie koniec. Bardzo lubię takie ilustracje na całe 2 strony. To mocno urozmaica. Ładny, komiks jest ładny.
Świetne. Patrzcie, bardzo ładnie to wygląda. Nie mam mowy o tym, żeby zarzucić temu komiksowi jakieś wady. Nie ma. Świetne, świetna kreska. Widać, że jest sporo akcji. Bardzo fajnie to wygląda. Komiks jest dynamiczny. I różnorodny pod względem kadrów. Więc no świetnie, świetnie to wygląda. Dobra, tyle z komiksu. Teraz przechodzimy do dodatków. Trójzębne podejście, Aquaman w News 52. Więc mamy jakiś tekst, szkice, znowu okładki, które się pojawiają w komiksie też. No i dobra, tutaj mamy polecane lektury. Superman i Batman, to za chwilę się tym zajmiemy. I kolejne to jest Joker, Ostatni śmiech. No, ciekawe. Na końcu jeszcze niniejszy tom zawiera opowieści Aquaman 0, Aquaman 1, 6 i cena 40 zł. No dobra. Słuchajcie, no wizualnie fajne. Fajne, podoba mi się. Ilość stron to jeszcze raz. No 162 z hakiem. 162 z hakiem. Dobra. Bierzemy się za Supermana i Batmana, World's Finest, Strażnice Sprawiedliwości. Nie znam tego komiksu. Dobra, na początek sprawdźmy tutaj, z czym mamy do czynienia. Tom zawiera Superman i Batman, Strażnicy Sprawiedliwości 1-3. No dobrze. Mówię, nie znam tego komiksu, ale już widzę, że mi się podobają rysunki. Bardzo dobra grafika. I cienki. Też jest cienki ten zeszyt. O. Papier. Słuchajcie, papier jest taki w sumie taki sam. Taki sam jak te poprzednie. Nie mam tutaj naprawdę żadnych zastrzeżeń. Co do jakości,
Wszystko wygląda bardzo ładnie. Łącznie z papierem, fajne, słuchajcie, świetne są te ilustracje. One mnie się już zaczynają bardzo podobać. Ale tutaj mamy nawet 90 rok. Czyli już ma swoje lata. Wstęp. No, tutaj będzie wycieczka do przeszłości i to w ciekawym wydaniu. No, trochę inaczej wygląda ta grafika niż tutaj. No, widać, że no, jest ten komiks już taki archaiczny. No, widać, że styl taki starszy, z lat nawet 80. Ciekawie wygląda. Podobają mi się te grafiki. Te są takie artystyczne. Rozumiem, że takie retrospekcje są. Wow, to jest fajne. Rysunek dziecka. Nie, ten komiks, słuchajcie, w przybliżeniu też dobrze wygląda. Nie mogę powiedzieć, że wygląda coś tutaj źle. No, to jest trochę inny styl. Akurat tematycznie, zaraz będziemy mieć grudzień. No i dobrze, znowu mamy tekst, wywiad z Dave'em Gibbosem. Ładne są te ilustracje. Jak powstała miniseria, to rozumiem, że to jest miniseria. Joker, fajnie. To mi to się podoba, ja bardzo lubię właśnie takie teksty, taką publicystykę. Superman i Batman, konspekt finałowy. Część pierwsza, dwa światy. No jest, patrzcie, patrzcie ile tego jest, tego tekstu. No i dobrze, tutaj mamy w następnej paczce
Jokera, to już powiedziałem wcześniej. No i Legion Samobójców Czarna Krypta. No dobrze. Stronę 167. W taki sposób prezentują się te dwa komiksy. Zobaczmy jeszcze grzbiet. No tak wyglądają od 6 do 9. No więc jest ok. Jakoś to daje radę. Tu mamy Aquamana i Supermana. Dobra. Przejdźmy w takim razie do kubka. Dobra, mam nadzieję, że ten kubek jest cały. Trzymajcie kciuki. Dobra, co my tu mamy? O, odbija mi się światło. Jasne, tutaj mamy Batmana. W symboliczny sposób pokazujący Bruce'a jako chłopca z rodzicami. Tutaj na odwrocie tak samo. No i tutaj jest jakiś ślad. Tutaj się za chwilę coś pojawi. Pod spodem wszystkie prawa są zastrzeżone. No i dobra. O, jakiś brud. Dobra. I za chwilę zalejemy ten kubek gorącą wodą albo wrzącą. Okej, bądźcie ze mną. Przed chwilą mi się zagotowała woda i zalewam kubek. Zobaczmy, co się stanie. Widzimy tutaj motyw z komiksu, co się stało z krzyżowcem w Pelerynie. Fajnie to wygląda. Zobaczmy na odwrocie. No, jest identyczna sytuacja. Więc okej, kubek nie pękł, jest w porządku. No nic, tylko się cieszyć. Dobra, dzięki za obejrzenie tego materiału i widzimy się następnym razem. Skomentujcie, jak wam się podoba, jak prezentacja czy komiksy spełniają też wasze oczekiwania. I jak oceniacie kubek? No ja mam tylko nadzieję, że nie będę już musiał aż 2 miesięcy czekać na kolejną przesyłkę. Dzięki za obejrzenie. Do następnego razu. Do recenzji tych dwóch komiksów Aquamana i Supermana i Batmana. Cześć, cześć!